Dobra, kolejny dzień. Przed chwilą nagrałem końcówkę chyba poprzedniego odcinka, bo tak już mówiłem, nie byłem pewien, czy zrobić tak, czy jak. Więc teraz mamy kolejny dzień. Jadę teraz na ten prom, na który muszę pamiętać, żeby podnosić nogi, podnosić na poduszkach ciągnik. Jadę na ostatnią zrzutkę i potem będę leciał na załadunek. Załadunek mam specyficzny. Cieszę się, że się udało ogarnąć, ale jeszcze muszę dograć szczegóły, więc na razie nic nie mówię. To będzie, kurczę, niestety prawdopodobnie się wiązało z rozładunkiem w niedzielę, ale no to jeszcze mówię, to jeszcze będę mówił później. W każdym razie, no, pogodę mamy kiepską. Zaczął padać deszcz, ale byłem, jak robiłem obchód, byłem na dworze, no to jest przyjemnie, jest ciepło, jest tak rześko, bardzo, bardzo, bardzo fajnie jest, tak, bardzo fajne powietrze jest. Więc nie jest aż tak źle. Wczoraj muszę powiedzieć, że wieczorem miałem przygodę, nawet w sumie żałuję, że nie włączałem, kamery. No jakoś tak wyszło. Kręcił się dziwny samochód cały czas. Tam stałem w tym takiej zatoczce, no to wiadomo, to nie było ani jakaś tam super odludzie, ani też jakieś ścisłe centrum, ani też na pewno miejsce, żeby mogły tam stać ciężarówki. Ale tutaj fajnie jest, dużo miejsca. Żeby tam mogły stać ciężarówki, no ale wiadomo, no sytuacja była jaka była. Zresztą ci z tej firmy, gdzie się rozładowywałem, mówili, że tam stoją ciężarówki często w tym miejscu, jak od nich wyjeżdżają właśnie, no to tam sobie pauzują. No i tam się kręciło takie czarne Mondeo kombi. Dziwna sprawa. I tego dziwnie się też facet zachowywał trochę. Powiem szczerze, że przyszło mi do głowy, szczerze mówiąc, jakbym stał we Włoszech, to myślę, żebym wiedział, o co chodzi. Wy też na pewno wiecie, o co chodzi. O co by chodziło jemu, ale no, zachowywał się dziwnie. Nawet tak jak gadałem z tatą przez telefon wieczorem, to mu opisywałem samochód i podawałem numer rejestracyjny, no bo w razie W, jakby się coś działo, to lepiej. Jako że słucham, tak jak już mówiłem nieraz, dużo podcastów kryminalnych, to zaraz mi przychodzą takie myśli do głowy, strzeżonego Pan Bóg strzeże, wiadomo, trzeba na siebie uważać, trzeba ogólnie uważać. I tak sobie, i takie mam potem głupie pomysły. W każdym razie, no wiecie, gościu przejechał z 3-4 razy, przejechał tym samochodem taką polną drogą, wjeżdżał, którą ja, przy której ja stałem, gdzieś tam wjeżdżał w głąb, nie wiem, nie mam pojęcia, co tam dalej było. W pewnym momencie się zatrzymał, nie wiem, z 5 metrów od mojego samochodu i wyszedł z miejsca kierowcy, wsiadł do tyłu na tylną kanapę w tym Mondeo. On miał przycinane szyby, więc cholera wie, co on tam robił. Siedział, nie wiem, z 5-10 minut posiedział. Samochód w międzyczasie zamknął, bo widziałem, że brugały światła i potem wsiadł za kierownicę i znowu pojechał. Nie? No, dziwne zachowanie. Potem jak już się kładłem spać, już się robiła tam szarówa, ale szedłem spać dosyć wcześnie, bo około, nie wiem, 21. To też jeździł tutaj z powrotem, bo go rozpoznawałem po dosyć charakterystycznym dźwięku silnika, miał takiego, kurczę, starego, rozklekotanego diesla i muzyki głośno słuchał, bardzo głośno, jakiś tam disco polo, czy Bóg wie, co to było, także no, łatwy do rozpoznania był. No i wiecie, zasypiam i tak się zastanawiam, kurczę, dla świętego spokoju, bo normalnie no to śpię bardzo lekko, także że jakby się coś działo, zwłaszcza miałem szyby pouchylane i szyby dach, to bym usłyszał. Ale po tej nocy nieprzespanej, no to mówię, pewnie będę spał jak kamień, no to może głupio, nie głupio, dla pewności nastawiłem sobie budzik na pierwszą w nocy, żeby wyjrzeć w prawo, lewo, zobaczyć. Co prawda paliwa mam mało, no bo to już jest piątek, że mamy właśnie, no już mamy piątek, czyli paliwa mam mało, no i jadę już na bazę, nie tankuję, no ale no jednak mimo wszystko nie chciałbym, żeby mnie tam okradli, prawda? A tak pod kątem kradzieży paliwa, no to myślę, że to miejsce, zwłaszcza na lewą stronę, chociaż to mam mniejszy bak, no to było idealne. Bo tam krzaki osłonięty i jeszcze samochód stał z górki, tak żeby miał elegancko, naprawdę bardzo łatwo, żeby to paliwo ukraść. Więc mówię, nastawię sobie na pierwszą budzik i zobaczę po prostu chociaż tylko tyle, żeby przez lusterka wyjrzeć, czy się nic nie dzieje, nasłucham, zobaczę. No i o tej pierwszej zadzwonił budzik i oczywiście w pierwszej chwili w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, w sensie no, zapomniałem o tym, że ten budzik nastawiłem w celach, że tak powiem, ochrony osób imienia i mówię, kurde, co jest? Czemu ja mam budzik? Co, awizacja jakaś? Dokąd ja jadę? Dlaczego? Na chwilę musiałem ogarnąć, mówię, a przecież Jezu, ja mam jeszcze minimum 5 godzin snu, zajebiście, to tylko mam sprawdzić, czy wszystko w porządku. No tak się uspokoiłem, cisza dookoła, spokój, spojrzałem sobie w lewe lusterko,
porządku. No idę sprawdzić prawe lusterko i odsłaniam tylko tak lekko żaluzję. Patrzę, a tu stoi czarna postać przy samochodzie, bardzo blisko czarna postać, jak Boga kocham, nie? Stoi czarna postać, obrócona do mnie plecami, głową tak w dół, skierowana głowa w dół. I tak, taki stoi, taki zgarbiony, nie wiem, kurczę, chyba to jest kobieta, tak sobie, bo to ciemno było, wiadomo, tylko taki cień latarni. Chyba kobieta w takim płaszczu jakby, tak, czy taki kurtko płaszczu, coś takiego, takim dużym kapturem, bo taki wielki łeb, spuszczony jakby w dół. Nogi tak ze sobą złączone i tak patrzy w dół i tak stoi. Mówię, ja pierniczę, no przez chwilę to mi się wydawało, czy to jakaś, nie wiem, czy mi się to śni, czy co, nie, patrzę. Stoję jak zamurowany, patrzę na tą postać, a ta postać cały czas stoi tak samo. A ja miałem taki półmrok w kabinie, bo sobie zapaliłem światło. No to delikatnie, żeby nie robić hałasu, tą żaluzję puściłem i zgasiłem światło, żeby w razie co nie było mnie widać. I teraz wiecie, jak w horrorach się bałem, że wezmę, odsłonię tą żaluzję z powrotem, a to będzie stało od razu przy szybie, albo najlepiej na stopniu i patrzyło przez szybę, nie? Ale nie, odsłoniłem, stoi cały czas tak, jak stało. No i no kurde, no mówię, no co jest? I to tak minęło już ładnych parę minut, tak ja stoję, zaspany, już mi się nie chciało spać, już tylko patrzę na tą postać, ta postać tak samo cały czas stała. Tak sobie myślę, że to kobieta jest, stoi na czatach, a jej gach może mi na naczepie grzebie, bo no miałem jeszcze trochę towaru, albo kurczę, nie wiem, baki rozkręca, no ale przy bakach nie widzę, bo no coś kombinuje, no bo dziwna sprawa, dlaczego ta postać tak stoi blisko tego samochodu. I w pewnym momencie ta postać dosłownie jakby w powietrze zaczęła lewitować i odfrunęła. Co się okazało, to była dziewczyna jakaś prawdopodobnie, która stała na hulajnodze elektrycznej, której ja w tych ciemnościach nie widziałem. Tylko jak już po tym odjeżdżała, to widziałem tyle światła od tej hulajnogi. I wiecie, ja się wpatruję, a to nagle kurczę się unosi i odpływa takim jednostajnym ruchem. No, ja pierniczę, zjawa jak nie wiem, nie? Ale potem już się uspokoiłem, powiedziałem, że odjeżdżała tam, widziałem jak światła się wyświeciły od tej hulajnogi. Po prostu no, jak w horrorze, jak w filmie, na całe szczęście. Potem sam się z siebie śmiałem, ale no, przez ten moment, od tej pierwszej nocy się obudziłem. A dlaczego stała? Prawdopodobnie no, po prostu w komórę patrzyła ta dziewczyna, no bo to na 99% była dziewczyna. Zwracając uwagę na taką dziwną kurtkę z takim wielkim kapturem, no to raczej damskie kurtki takie wielkie kaptury mają, także ja pierniczę, no naprawdę strachu się najadę. Dobra, będę się włączał potem, nie wiem o czym będę gadał, może będę gadał o tym samym co niby w poprzednim odcinku, albo cały czas w tym samym odcinku, bo tak jak mówię, jeżeli to co przed chwilą nagrałem, końcówkę poprzedniego odcinka, no tam wytłumaczyłem o co chodzi, a jeżeli nie, jeżeli to wyrzuciłem, no to po prostu przez to, że wrzuciłem tylko jeden odcinek i się zastanawiałem w tym tygodniu, w sensie wrzucę, bo to jeszcze nie ten czas, się zastanawiałem cały czas co robić, czy wrzucać dwa odcinki, czy jeden, no to chyba jednak będę wrzucał dwa krótsze, tak na szybko, bo pod mnie za dużo nagadam i się zastanawiam, czy nagrywać, czy nie nagrywać, jak nagram, to za dużo nagram i potem to jest za duży odcinek. Takie dzielenie, kombinowanie, więc chyba lepiej to, jeżeli w ogóle, no to chyba lepiej na dwa. No ale dobra, to się jeszcze będę zastanawiał i jeszcze ewentualnie będę się włączał. A teraz tradycyjnie sprawdzę, czy się to nagrało. No niestety bardzo kiepsko sytuacja wygląda. Kolejka jest dosyć spora. Ciekawym jest, jak oni to będą puszczać, bo tutaj pas osobówkowy jeszcze sięga daleko za zakręt, a ciężarówek jest mniej, a tu na środkowym pasie stoją ciężarówki, a tam osobówki, wszystkie wynalazki mniejsze stoją po prawej stronie, więc nie wiem jak to się będzie odbywało, kurczę. Na 7.11, na 8 chciałem być na rozładunku. Tam do tego rozładunku mam teoretycznie 6 km od promu. Teraz prom właśnie przypłynął, więc coś tam załadują. No może. Nie mam żadnej ścisłej awizacji, ale tak dzwoniłem wczoraj, się umówiłem na tą zrzutkę na 8 rano, bo mi zależy jak najszybciej się zrzucić, bo mam załadunek znowu na 12, a kawałek mam, żeby na ten załadunek podjechać i mało tego tam, kurczę, bocznymi drogami, naprawdę bocznymi drogami, tam będę jechał przez Płoty, Łobez, tam takim, nie lubię tych dróg, ale jednak jest krócej, bliżej i przede wszystkim nie ominą mnie te korki straszne na tej obwodnicy. No tu Goleniowa, wiecie, do Szczecina, tam do dziesiątki, bo jest piekło, tam są takie korki teraz, że szkoda gadać, więc będę jechał tak na szagę.
szaga to jest, na szagę to znaczy na skos, nie wiem, chyba tak w poznańskiej gwarze tak jest, nie wiem, czy w innych częściach Polski też tak się mówi. Dobra, będę się włączał potem. No, aż się nie chcę wierzyć, ale wjechałem, kurczę. Już nawet miałem taką wątpliwość, machałem do nich, czy na pewno, czy są pewni, czy widzą, że mam naczepę, bo mi się tak wydawało, że kurczę, z daleka miejsca nie ma. A jednak się jeszcze mnie wcisnęli. Także no, pojemny ten prom. Ciekawe jaką ma nośność, jeśli chodzi o wagę, bo tam stoją ciężarowy przede mną też, z wanny, z wywrotki. A ja jestem no praktycznie pusty, bo ja tam mam może, nie wiem, z pół tony towaru. Także tu nie ma problemu, ale tak jakbym miał 24 tony, a tamci też po 24 tony. No ale na pewno mamy tak to wszystko jest policzone, że na pewno by było dobrze. No dobra, także nie jest źle. Jestem na miejscu, tu sobie manewruję. Przejechałem od tej strony, przejechałem tutaj i chciałem w tą bramę, w którą teraz jestem, cofać na lewe lustro. Ale ta latarnia mi tutaj przeszkadzała. Mimo, że bardzo blisko szedłem, także tutaj miałem koło od naczepy, miałem na krawężniku. I się wystraszyłem cholernie, bo jak to koło spadło, to wiecie, całą naczepą zatrzęsło i taki był trzask. Myślałem, że w bramę przywaliłem, ale na szczęście nie przywaliłem. Zresztą brama tu jest tak zabezpieczona, bo widać, że jest mega wąska, że nawet jakby tą przywalił, to by się nic nie stało, prędzej naczepę uszkodził. Ale wjechałem jednak przodem tutaj i na tym parkingu, co prawda jeszcze jest pusty, nie ma osobówek i zawróciłem się raz, dwa. No teraz już wjeżdża pierwszy samochód, już bym miał problem. Także elegancko wyszło, że tak się pośpieszyłem i jestem tutaj jeszcze przed otwarciem firmy. I no, to sobie zawróciłem i teraz już cofam pod bramę. Także mam nadzieję, że raz, dwa mnie zdejmą i będę mógł uciekać z powrotem na ląd. Nie być już więcej wyspiarzem. Podejrzewam, że jak tylko się zatrzymam, to zaraz busem nie chciał wyjechać tym, co tam przyblokowałem. Dobra. No i 20 minut później, patrzcie, co się dzieje. Jasny gwint. Już cały plac jest pełen. Gdyby nie to, że się tu obróciłem przed wjazdem, no to już bym tutaj chyba nie bym miał problemu mega, żeby tu wyjechać. Nie? Na prawe lustro, może tam się gdzieś obrócił tam, potem tu na prawe lustro cofał, bo na lewe nie szło, masakra. Lepsza jest para emerytów, która w piątek o 8.14 przyjechali po to, żeby kupić grilla. Są pewne priorytety, kurczę, nie? Nie ma to tamto. Sobie wziąłem, położyłem taką paletę, żeby tutaj, bo otworzyłem bok, czekam na magazyniera, aż mnie rozładuje. No i już oczywiście ktoś tu chciał wjechać, nie? Kit, że jest bok otwarty, że ciężarówka stoi na środku, nie? No to jest takie chyba logiczne, że będzie rozładunek, ale tam są takie dwa Mariany, są, przejechały taką tę czwóreczką, wiecie o co chodzi. Już piwko poszło pewnie. 8 rano. No dobra, z piwkiem może żartuję, ale wiecie o co chodzi. Tę czwórka, budowa, te sprawy. I już tą paletę zabierali. Ja mówię, no facet, tu mam rozładunek mieć, nie wierzę tutaj. Aha, no. Jezu. No ale też polityka firmy, co? Sklep czynny od 8. 8.15 już jest kibel na parkingu pełen, a rozładunki są od 2 do 9. Zamiast rozładunki najpierw, to najpierw ludzie przyjadą, parking zastawią, a potem ciężarówki, czy tam busy, czy dostawczaki na rozładunek. O jery. Dobra, no spróbuję nawiązać jeszcze raz do tego tematu a propos zatrudnienia młodych, świeżych kierowców, bo wczoraj już o tym gadałem, ale próbowałem nowego ustawienia kamery, żeby mnie było lepiej słychać, a żebym nie musiał mieć, no żeby się trzymała, nie pracowała razem z fotelem i razem ze mną, no ale oczywiście nic z tego nie wyszło, słabo to słychać, więc kurde, próbuję gadać jeszcze raz, ale no nie wiem, czy to mi to wyjdzie, bo jeszcze raz to samo gadać to bez sensu. Mówiłem o tym, że faktycznie trudna sprawa jest z zatrudnianiem nowych kierowców młodych. Nie wiem sam też, jak ja bym miał teraz szukać pracy jako świeżak, to nie wiem, to szczerze powiem, że nie wiem, co by tu zrobić, jak zupełnie być takim zupełnie zielonym. Jak już wcześniej mówiłem, bardzo ważne, bardzo istotne jest dla mnie i jako zatrudniającego, i jako po prostu jako kolega, który radzi, powiedzmy, jak, że właśnie jeżeli jest, ktoś ma taki komfort i ma tatę, który jeździ, no to przede wszystkim się wszystkiego od niego nauczyć, to po pierwsze.
a po drugie, no to po prostu próbować się zatrudnić może nawet w firmie, w której on pracuje. W sensie nawet za darmo, w wakacje pojeździć na przykład, o, chociażby teraz idą wakacje, ktoś jest, nie wiem, ktoś chodzi do szkoły, ktoś studiuje, to zatrudnić się w firmie, gdzie pracuje tata, jeżeli, nie wiem, nie ma wakatów, szef mówi, że to jest nieopłacalne, ja za podwójnej obsadzie i nie będzie chciał zapłacić, no wiadomo, no są takie sytuacje i całkiem zupełnie je rozumiem, no to po prostu pojeździć z tatą, tylko zatrudnić się tak, żeby można było kartę zalogować do tachografu, czy tam tarczkę wypisać i pojeździć i 2-3 miesiące teraz wakacji i już mać doświadczenie, po nie wiem, po szkole czy później można jak najbardziej już się czymś tam legitymować. Nawet nie tyle tata, ale może macie kolegę, może jakiegoś dobrego, może brachol, może wujek i w ten sposób jakiegokolwiek, przepraszam, doświadczenia złapać. No i wszystkiego słuchać przede wszystkim, i dobrych rad, na to zwrócić uwagę, no bo kurs to nie przygotowuje do niczego tak naprawdę. No, ja jako ktoś, kto zatrudnia kierowców, no niewielu, bardzo niewielu, w swoim życiu no nie miałem jakichś wielu rozmów kwalifikacyjnych, czy rekrutacyjnych, czy jakkolwiek to nazwać, ale no zatrudniam. No to miałem takie przypadki, że do mnie dzwonili młodzi chłopacy, czy pisali maile najczęściej, bo to też jest... Zauważyłem też taką tendencję, bo to znowu będzie masa dygresji, że miałem ogłoszenie na OLX-ie dawno temu, i no niewykluczone, że może będę znowu dawał ogłoszenie, no nie wiem, czy jak się kiedyś uda dokupić samochód, czy jak nie daj Boże, czy, nie wiem, kierowca może będzie chciał zrezygnować, no różne są sytuacje w życiu, więc jak najbardziej niczego nie wykluczam, no to jest gro takich sytuacji, że ktoś pisze po prostu maila, wiadomość i to takie często tylko takie zdawkowe, albo na przykład w ogóle bez żadnej informacji, tylko CV wysyła, no takich naprawdę to było dziesiątki, to nie wiem, to są, ja tak się domyślam, że to jest ktoś, kto ma pracę i nie wiem, próbuje znaleźć, szukać szczęścia gdzieś indziej tego, a nuż może się uda. Miałem też telefony, że ktoś zadzwonił, fajnie pogadał, bardzo mi się podobała rozmowa telefoniczna i potem jednak się nie odezwał na przykład, czyli to też na minus. Miałem gościa, który na 100% zupełnie już był zdecydowany, był na spotkaniu. Rozmawialiśmy bardzo konkretnie. Ja miałem tam trochę obiekcje w stosunku do niego, ale no, bo taki mi się wydawał aż taki zbyt konkretny, taki on w ogóle żołnierzem był zawodowym, w sensie wiecie, już na emeryturze, także tak bardzo dużo jest takich kierowców, którzy już mają emeryturę wojskową i oni tam sobie pracują. Także to jest takie na zasadzie, wiecie, ma pieniądze, zarabiać nie musi. Konkretnie uśmieć od A do B, to, ale znowu tak wychwalał, że bardzo by chciał pracować w małej firmie, że mu tak zależy, że mieć dobry kontakt, no i tym mnie przekonał. Suma summarum się na niego zdecydowaliśmy i jak już wszystko było praktycznie gotowe, czekaliśmy na niego, to przestał odbierać telefon. Także no taki oto konkretny żołnierz, inny też kiedyś żołnierz też notabene przyjechał na rozmowę na plac, jako skoczek miał pracować. No to on od razu na dzień dobry powiedział, że on to generalnie ma pieniądze, nie musi pracować i u szwagra w wykończniówce zarabia 600 zł dziennie i no to w sumie co, no wysłuchałem opowieści, mówię, no kurczę, fajnie, chłopak sobie życie ułożył, podziękowałem i tyle. Potem notabene jakieś 3-4 tygodnie później dzwonił się, pytał, czy przypadkiem pracy nie ma, potem znowu dzwonił jeszcze raz, czy pracy nie ma, nie wiem, chyba w wykończniówce się skończyła praca albo co. No w każdym razie chodzi mi o to, że jak szukacie pracy, no to warto się, to jest taki truizm, ale warto się naprawdę z tej dobrej strony przedstawić, nie tylko czasem, nie tylko to doświadczenie gra rolę, ale sposób wypowiadania się, to jak dzwonisz, jak się przedstawiasz, to jest głupie, ale tak jest, naprawdę. Przecież ja miałem telefony, że dzwonił kierowca i to było na zasadzie, o, dobry, o, jak mogę ruszyć już, wyjechać mogę, a czym tam jeździcie? Pierwsze pytanie, w ogóle bez dzień dobry, a czym tam jeździcie? Albo na przykład, no to ja wiecie, to cokolwiek by było, może ten gość by chciał u mnie pracować, ale ja nie chcę z taką osobą współpracować, absolutnie. No i takich sytuacji było bardzo, bardzo dużo, też w ogóle tacy kierowcy, na przykład jak robiłem przepinki, nie, to też jak dzwoni do mnie kierowca, to już nie chodzi o zatrudnienie, ale dzwoni do mnie kierowca i mówi, no witam, nazywam się tak i tak, chociaż mam na imię, jeżdżę tutaj dla firmy, mamy się przepiąć, powiedz, kiedy będziesz na bazie, ja od razu nie mam problemu, ale miałem na przykład telefony takie, że no, kiedy będziesz?
co, kto, gdzie, kiedy będzie. Tak samo magazynierzy też tak dzwonią. Stoisz pod firmą i nagle ci magazyniera dzwoni po 5 godzinach. Pod jedynkę! To też, no jak, no to chyba się trzeba przedstawić, nie? No chociaż, no może nie przedstawić, bez przesady, nie jesteśmy jakimś tam w Wersalu, ale no, cześć, podjedź pod rampę taką i taką, nie? Bo magazyn taki i taki. No i dobra, no, gadam dalej. Tradycyjnie, norma. To była taka przerwa na reklamy. Także bardzo ważne jest przy tej rozmowie telefonicznej pierwszej, bo myślę, że mail jest dużo. Nawet jak przed kryzysem dawno temu była sytuacja na rynku kierowców taka, że było ich bardzo mało i dużo firm transportowych i tak dalej, to maili mimo wszystko przychodziło dużo zawsze. Dużo maili i nie tylko od kierowców polskich, od kierowców ukraińskich, białoruskich, kurczę tam, no naprawdę dużo tych maili było, więc często trudno nawet z takiego powiedzmy gąszcza maili jakiś tam fajny, wyhaczyć fajny mail, ktoś fajnie opisze siebie, czy tam fajne wyśle CV. Mimo wszystko wydaje mi się, że lepiej zadzwonić. Też zadzwonić oczywiście, no to jest głupie może, sprawdzam tylko, że tak to tam jest ustawione, bo to masakra z tą kamerą ostatnio. Coś mi się wyrobiło i w ogóle. Głupie jest może takich rzeczy etycznych powiedzmy uczyć, ale warto jest zadzwonić na przykład. Mimo wiadomo, że chodzi, chodzą do pracy w tygodniu, ale po 10, nie, bo to jest taka przyjęta zasada, żeby nie dzwonić do 10 rano, tylko zadzwonić po 10. W sobotę owszem, ale na przykład też tak o 12 do 13, mi tak się wydaje. I popołudniami też już po 18 nie dzwonić mimo wszystko. Mimo że ja na przykład jako osoba zatrudniająca to na bank pracuję i wcześniej rano i do późna i cieszę się, jak ktoś zadzwoni tam z fajną ofertą, ale wydaje mi się, że lepiej będziesz odebrany jako młody kierowca, który szuka pracy, jeżeli takich zasad zachowasz. No i wiadomo, no już kultura wypowiedzi, kultura rozmowy to jest zupełnie co innego. I też warto też po prostu powiedzieć, może czasami nie ściemniać, ale powiedzieć, że no chcę się uczyć, dopiero zaczynam pracę, że właśnie chętnie na przyuczenie i zdaję sobie sprawę, że warunki mogą być gorsze. To wszystko ma wpływ. No i niestety, no realia są takie, jakie są. No, jak ktoś zadzwoni jakimś takim tonem, nie wiem, wyższości i powie, taki wiecie, taki z pozycji takiego już zwycięzcy, bo kierowców tak bardzo brakuje. I od razu powie, że nie ma doświadczenia, ale może przyjść od razu jeździć i jego stawka to tyle i tyle, no. Nie wiem, też widzę czasami takie ogłoszenia na forach, bo fora to są w ogóle, szczególnie grupa na Facebooku. To jest też taki temat rzeka. Szczerze powiem, że nie mam takie ogłoszenia w stylu podejmę pracę C+E, moje wymagania to jest minimum tyle i tyle, trasy takie i takie, najlepiej jeszcze samochód taki i taki. No to moim zdaniem osobiście, oczywiście mogę się mylić, ale moim zdaniem takie ogłoszenia to są tylko po to, żeby się popisać przed kolegami, żeby z jakąś burzę w komentarzach po prostu wszcząć. No bo nie wyobrażam sobie, szczerze powiedziawszy, ja na pewno nie, żeby do takiej osoby zadzwonić i zaoferować mu pracę. No chyba, że idealnie spełniam akurat, że idealnie te wymagania spełniam, chociaż ja ze swoim charakterem, myślę, że nawet gdybym jego wymagania idealnie spełniał, to bym nie zadzwonił, bo po prostu by mnie to denerwowało, że w ten sposób podchodzi do tematu. Takie mam zdanie. I tak samo, no jeżeli ktoś szuka pracy, no to sam po prostu do danej firmy dzwoni. Takie jest moje zdanie. Ja nie, że tam się ogłasza na forum i proszę, szukajcie, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. No nie, to nie, ja tak nie uważam. No być może się, na pewno mogę się mylić, to jest tylko moje zdanie. I też nie wiem, czy wszyscy tak robią, ale wiem, że dużo osób tak robi. Ja między innymi też tak zrobiłem. Bo przez dłuższy czas, obserwując na Facebooku te posty wszystkiego rodzaju, no to naprawdę człowiek ma, dostaje gęsiej skórki, na jakiego rodzaju może trafić osobę, bo kierowcy, którzy wypisują, gdzie nie zgłoszą swoich pracodawców, inspekcje pracy, inspekcje to tamto, zostawi kluczyki w baku, zostawi samochód gdzieś na północy Szwecji, coś tam zrobi, bo dziad to, bo dziad tamto, to naprawdę
nie daj Boże mieć do czynienia z taką osobą, bo wiadomo, no ja nie będę, potem będziemy gadać o generalnie o minusach szefów, nie? Bo to też jest temat rzeka, bo to co też słyszałem historię, opowieści o przewoźnikach, jakie wyczynają rzeczy, to jest druga sprawa, to jest też bardzo obszerny temat, ale tutaj akurat teraz mówimy o zatrudnianiu, o nowej pracy, no to ja sprawdzałem, jeżeli miałem imię, nazwisko kierowcy, to wpis i powiedzmy dalej już, przechodziliśmy dalej, powiedzmy, że miałem się z nim spotkać, to zanim się spotkałem, o kurczę, inspektory, a ja z kamerą na łbie. Zanim się z nim spotkałem, to sprawdzałem po prostu, wpisywałem w wyszukiwarkę i czy, wiadomo, może się posługiwać pseudonimem, ale sprawdzałem wyszukiwarkę, jakiego rodzaju, czy lub jakiego rodzaju ma wypowiedzi na forum. No bo w sensie tym takim, gdzie można sprawdzić, bo oczywiście nie wszędzie można sprawdzić. Bo jeżeli na przykład mi się takie coś nie trafiło, na szczęście, ale gdybym trafił na wypowiedzi typu a, bo dziad to, bo tam dziad tamto zgłaszam pierdolonego, bo coś tam, no to na pewno bym tam się nie spotkał, bo ja mówię, wszystko jest możliwe. Broń Boże, nie jestem idealny, absolutnie, nasza firma też w wielu przypadkach kuleje i mamy dużo, dużo na pewno nam można zarzucić, ale chodzi o to, żeby pogadać, po prostu żeby pogadać, żeby jak coś się dzieje, to żeby powiedzieć raz, drugi i w jedną i drugą stronę, a nie tam, tak wiem, ciraszka tak cały czas była jak jest, a nie po prostu od razu jakieś wstrzynać jakieś awantury, czy tam się zarzucać jakimiś tam oskarżeniami. Nie wiem, czy to było rok temu, czy dwa lata temu, obserwowałem taką sytuację właśnie na tej rzeczonej grupie. Najpierw gość pisał, bo zapamiętałem go, bo to był Ukrainiec chyba, bo Białorusin. W każdym razie nie nasz i miał imię, nazwisko cyrylicą napisane i takim dziwnym, łamanym polskim pisał, nie wiem, z translatora, nie mam pojęcia, jak on to tam te wiadomości tworzył. W każdym razie napisał, na pierwsza była wiadomość taka, że niedawno zdał prawo jazdy i że szuka pracy, C+E w Polsce i żeby mu tam powiedzieli, poradzili. Oczywiście wiadomo, jaki mamy klimat, że część kierowców odpowie normalnie, część kierowców będzie zarzucało mu, że jest kierowcą ze wschodu i że odbiera nam pracę. Nie wiem, ja mam taki stosunek mieszany, bo i widziałem fajnych kierowców ze wschodu i widziałem takich, że naprawdę coś okropnego po prostu. Nie tylko jeśli chodzi o umiejętności jeżdżenia, ale też o po prostu podejście do pracy. To naprawdę, to, dobra, to też może kiedyś na później, powiedzmy, temat. W każdym razie niedługo po tym, najpierw chyba były posty w ogóle, że czy jakiś pracodawca go ściągnie do pracy i zrobi prawo jazdy, potem, że zrobił to prawo jazdy, chyba tak. A potem, że szukał, potem jakiś bardzo niedługo później pojawił się post, że stoi w Hamburgu, szef go nie ściąga na weekend, i on doli dziada i co teraz, czy jak wróci do Polski na własny koszt, czy tam zostawi samochód, porzuci w cholerę, to co mu grozi? No to wiecie, no to jeżeli przed chwilką, dosłownie parę miesięcy wcześniej robił prawo jazdy, potem parę miesięcy zajęło mu szukanie pracy i on już po krótkim okresie czasu już doli dziada i już rzuca za pracę i już wie jak, gdzie zgłosić i tak dalej, no to masakra generalnie. Także tak to wygląda, no z naszej strony, to w sensie przewoźników, no to, bo ja to jestem taki, powiedzmy, na granicy, nie, bo jestem, mam niestety swoją ciężarówkę, ale jeżdżę po prostu sam i wiem, znam robotę z jednej, z drugiej strony, bo oczywiście są tacy tam pewnie szefowie, którzy tylko siedzą za biurkiem, czy tam takim cudzysłowie biurkiem, w każdym razie nie znają tego, tej roboty od drugiej strony, też nie potrafią zrozumieć pewnych rzeczy, jakoś, nie wiem, męczą telefonami, wytyczają nierealne drogi, każą skracać bez sensu drogę, gdzie to tam w rzeczywistości i tak wyjdzie gorzej, bo nie wiem, trzeba wachlować biegami, bo zajmie więcej czasu jazda i no tam wiadomo, temat rzeka, a znowu są kierowcy, którzy wiedzą wszystko najlepiej, nic nie można im powiedzieć, nie można zadzwonić, oni mają tylko GPS i nie możesz mu powiedzieć, słuchaj, jedź tędy i tędy, no bo tam, nie wiem, będzie nie tyle, że tam taniej, czy tam może taniej, może szybciej, może lepiej, jeśli chodzi o górki. Nie, jemu nawigacja każe jechać tak i koniec, no. Mi powiedział kierowca jeden kiedyś. Nie po to wymyślili GPS, żeby ktoś mu sugerował, jak ma jechać. Przepraszam, muszę odebrać. No także kierowca z bardzo dużym stażem, kilkunastoletnim wręcz,
ślepo wierzyć GPS-owi i zamiast po prostu spojrzeć na mapę, albo chociażby spojrzeć, już nie mówię papierową, bo to na przykład teraz w dzisiejszych czasach to też nie jest jakoś tam specjalnie uzasadnione, ale po prostu użyć gogle, oddalić po prostu widoki i na chłopski rozum po prostu jaką lepszą trasą jechać, no to wolał tak jak GPS, by też mniejsza z tym. Dobra, to jest też tam temat oddzielny. Także no właściwie taki temat, taki nie wiem czy konfliktu, czy ale może by trzeba było nazwać rzeczy po imieniu, no konfliktu między kierowcami a przewoźnikami to też jest temat, który chciałbym poruszyć, być takim powiedzmy mediatorem, zrozumieć jedną stronę, zrozumieć drugą stronę, przedstawić argumenty jednej strony, przedstawić argumenty drugiej strony, żeby tak trochę to zażegnać mimo wszystko ten konflikt, a nie broń Boże rozdrapywać i tam się jakoś stawiać po jednej stronie jakoś tam szczególnie, no chociaż wiadomo, jestem przewoźnikiem, ale jestem mikroprzewoźnikiem, jestem takim przewoźniczkiem, po prostu gościem, który zapieprza swoją ciężarówką, jeździ od świtu do nocy i czasem i w nocy i po prostu każdy element pracy wykonuje, no i papierkową, i jakąś tam minimalną warsztatową i za kółkiem, a i tak wszystko właściwie dzięki tacie, bo to że działamy razem, to jest mega ulga po prostu i pomoc taty i to, że jesteśmy razem, a nie jestem sam i mam pracowników, no to jest... Ach, to tam szkoda gadać, gdyby nie tata, to nie wiem, czym tam w ogóle funkcjonował. No, ale... No to jest temat rzeka, zatrudnianie młodych kierowców i to, czy dać szansę, czy nie dać szansę. Ja bym bardzo chciał dać szansę, tylko że... Żeby móc zatrudnić młodego kierowcę i dać na to, trzeba mieć możliwości, żeby go szkolić. Miałem wiele takich telefonów i e-maili, ale... To jest mimo wszystko strach, bo dla mnie, wiecie, ja mam 3 samochody tylko i to jeszcze jeden spłacam, to jest zupełnie tam inna historia. I to jest cały mój dobytek, jakby się, nie daj Boże, coś stało, no to ja leżę. Jakbym miał samochodów z 50, to oczywiście tak samo też jest, ten każdy samochód mnie bardzo dużo kosztuje i to jest tak samo ważny jak te 1, czy 2, czy 3, ale mimo wszystko to jest trochę inaczej. I jakoś jest lżej dać taki samochód kierowcy na, powiedzmy, na początek, na szkolenie. Ale jakbym miał, czy nie wiem, Pan Bóg da, kiedyś mi da możliwość prowadzenia większej firmy transportowej, miałbym tych samochodów więcej, no to myślę, że jak najbardziej takich szkoleń bym się podejmował, może nawet bym stworzył coś takiego jak taka, powiedzmy, akademia młodego kierowcy, takiego górnolotnie mówiąc, taka z prawdziwego zdarzenia, żeby właśnie pogadać ze spokojem w weekend na bazie przy samochodzie, zrobić takie podstawowe szkolenie, potem wysłać jakimś doświadczonym kierowcą w trasę, może samemu pojeździć, właśnie wziąć kierowcę na takie krótkie kursy, jakieś tam jednodniowe wokół komina. Bo ja o tym mówiłem, co prawda, ale teraz jestem pewien, czy to jest w odcinku, czy nie, bo ja tam mówię, ten tydzień to jest taki porąbany, że nagrywałem, mówiłem to, ale część materiału musiałem wywalić ze względu na zły dźwięk, więc nie wiem, czy mówię to jeszcze raz, czy mówię to pierwszy raz. W każdym razie z tymi młodymi kierowcami to jest też tak, że jeśli chodzi o szkolenia, no to właśnie najlepiej warto by było po prostu usiąść razem i jechać, prawda? A tak jak ja mam taką pracę, że wyjeżdżam na tydzień z reguły, no to jest gorsza sprawa, nie? Żeby tak jechać w dwójkę, osoba jeszcze jest teoretycznie niezatrudniona, to jest szkolenie, obca osoba, do tego jeszcze powiedzmy no szef, górnolotnie mówiąc, chociaż tego słowa też tak powiedzmy, no szef, pracodawca, no. To jest też inaczej niż po prostu jakby taki młody kierowca wsiada z kolegą z pracy, czyli z doświadczonym kierowcą, który jest w firmie jakimś tam kierowcą, trenerem i jadą sobie razem i on tam potem powiedzmy jakoś ocenia, czy tam jeździ w tej podwójnej obsadzie jakiś tam dłuższy czas, to też jest wtedy zupełnie inaczej, prawda? Także no, ale myślę, że mówię, jakby się kiedyś udało, tak, żeby miał więcej samochodów, albo żeby miał taką pracę lokalną, no, może w ten sposób, żeby na przykład bym miał więcej samochodów, które robią jakieś tam dalsze trasy, a ja jeżdżę sobie na lokalu, no to wtedy jestem w stanie, chętnie bym takiego młodego kierowcę wziął na przyuczenie, zobaczył i zobaczył, co jak się zachowuje i potem go zatrudnił do firmy, bo naprawdę ja wiem, że to już mówię któryś raz z rzędu, ale no tak czuję, że po prostu wolałbym mieć takiego młodego współpracownika, chętnego do pracy, niż jakiegoś tam starego wyjadacza, który wszystko wie i nic nie można mu powiedzieć, no bo ja absolutnie siebie nie uważam za jakiegoś tam znawcę
I ja też chętnie przyjmuję jakieś uwagi, rady, czy ze strony kierowcy, czy nie wiem, kolegów. No to jest oczywiste, no pewnie, że tak. Ale no też bym chciał, jeżeli ja wiem, że coś tam powiedzmy mogę powiedzieć, czy podpowiedzieć, to też bym chciał, żeby ktoś, a zwłaszcza mój współpracownik, żeby te uwagi po prostu przyjął najzwyczajniej w świecie. No może tam sobie o nich myśleć co chcę, ale chociaż żebym nie miał takie wrażenie, że ważne jest dla niego to, co ja mówię. No to jest chyba logiczne, prawda, że to dla każdego. Ale myślę, że tak jak przyjdzie taki młody kierowca, wsiądzie na auto, to po chwili można tak naprawdę, po paru godzinach można wyczuć, czy ma tego dryga, a przede wszystkim, czy ma taki rozsądek, w sensie, że na przykład, czy wyjdzie zobaczyć przy cofaniu, nawet 5 razy, ale czy wyjdzie zobaczyć i nie uderzy, bo w końcu jak się nauczy jeździć, to może nie będzie musiał wyjść, albo wyjdzie tylko raz, rzucić okiem, a to jak najbardziej nie jest absolutnie żadna ujma właśnie, bo ujmą to jest to, że się gdzieś przywali, niż to, że się 10 razy wyjdzie. Ale nawet jak się przywali, to każdemu się może zdarzyć. Przecież każdemu się może zdarzyć. Ile razy, znaczy no, szczerze powiedziawszy, ja tutaj jakoś tutaj wielce przygód nie miałem. Tu prawy błotnik już przywaliłem w paletę na załadunku. Gościu mi postawił paletę przed samochodem i walnąłem tą paletę. Ale to tam takie pęknięcie, no to jest też zresztą tam, powiedzmy, temat na inną historię. Każdemu się może zdarzyć jakieś tam rysa, jakieś puknięcie, jakieś uszkodzenie. Ale oczywiście nie za często, bo jak są tacy, którzy to robią notorycznie co chwilę, no to jest inna sprawa, to już jest albo roztrzepanie jakieś, albo taka jakaś, nie wiem, celowa nieostrożność, taki tumiwisizm, że no trudno powiedzieć. I też jak się takie coś zdarzy, to też taka rada z mojej strony, bo właściwie takich rzeczy, co ja jako, mówię, no to jest bardzo górnolotnie, ale pracodawca, mogę podpowiedzieć kierowcy, jak kierowcy, żeby powiedzmy jakoś lepiej w oczach pracodawcy i na odwrót pracodawcą w oczach kierowców, To jest masa, naprawdę. Także to będzie, myślę, że tam jeszcze w kolejnym odcinku będę gadał, bo się na pewno mi przypomni masę rzeczy. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, pewnie jest, każdemu się może zdarzyć puknąć, przerysować, uszkodzić auto, każdemu. Ale naprawdę nie ma nic ważniejszego, niż po prostu zadzwonić, przeprosić i powiedzieć, że takie coś się wydarzyło. Bo uwierzcie mi, że każda nawet najmniejsza ryska boli 16 razy bardziej, jak się w sobotę obchodzi samochód i widzi się, że jest samochód uszkodzony, a kierowca sobie leży w domu brzuchem do góry i słowa nie powie. Naprawdę to cholernie boli. Nie ta rysa, tylko to, że po prostu został olany przez kierowcę. To jest tak z mojego punktu widzenia. To jest bardzo ważne. Zadzwonisz, powiesz, słuchaj, czy tam panie szefie, nie wiem jak tam się zwracacie do pracodawców przyszłych, obecnych. No przepraszam, uszkodziłem, przywaliłem, nie zauważyłem, słupek był, puknąłem. No każdemu się zdarzy. Przecież każdemu się zdarzy. Oczywiście nie za często, podkreślę to jeszcze raz, bo są takie asy, co nie, z trasy nie wrócą bez jakichś tam uszkodzeń, ale jak się zdarzy raz na jakiś czas, no to nikt nie będzie siebie, nikt nawzajem nie będzie się przecież wyzywał. I jeszcze nawet jak powiesz coś takiego, mogę to pokryć, no to już w ogóle serce rośnie, bo to szef powie, ja przynajmniej tak mam, nie, dobra, słuchaj, następnym razem, uważaj, teraz bądź ostrożny, uważaj. Ale jak nic nie powiesz, no to... Bo jak takie gadanie na forach, na tych właśnie, na grupie na Facebooku, jak to widzę, że ktoś napisze posta, jakiś tam młody chłopak, że uszkodził samochód, a jego starsi koledzy z takimi, wiecie, to jest charakterystyczne, można rozpoznać zdjęcie profilowe, tak mega blisko twarzy, z taką poważną miną, jak gdzieś tam na pauzie zrobił prezes, kurczę, szef wszystkich szefów. I on napisze do dziada, bo to jest przecież tylko, wszystko jest ubezpieczone, generalnie nie ma żadnego problemu, jeszcze na tym zarobi krocie, no to się ryczeć chce generalnie, nie? Bo to tak wcale nie jest dobre. Ja pier... Widzieliście co? Grubo, co? Grubo. A Jezus Maria, musiałem wyłączyć, bo samochód był przeklinany i był strąbiony oczywiście na wszystkie strony. Masakra, po prostu masakra. Musiałem to nagranie przyciąć. No, szczęście nic się nie stało, nie? Ale po prostu debil. No bo tam mówię wprost, debil po prostu, nie? Tutaj pasażer, jakaś firma remontowo-budowlana, pasażer, piwko, papierosek, nie wiem, nogi na desce rozdzielcze i sobie gadają, może kierowca też piwko pije, nie? Żenujące po prostu. Coś okropnego. Ach, dobra, straciłem wątek, wybili mnie, tylko się wkurzyłem. Podsumowując, jak ktoś coś puknie, to mówić po prostu szczerze, otwarcie. Inna sprawa jest, na przykład, tam, nie wiem, no pewnie się zdarzają tacy pracodawcy, którzy każą pokrywać jakieś tam poważne uszkodzenia. No, wszystko zależy, jak to się wydarzyło, jak to się
jaka była wina kierowcy, no to jest taki temat, którego może nie chciałbym poruszać, bo no to jest trudny temat. To jest trudny temat. Nie mówię o jakichś poważniejszych uszkodzeniach, powiedzmy mówię o rysach. Ale jedno jest pewne, nawet mimo to, że jest samochód ubezpieczony, to jeżeli są jakieś poważniejsze naprawy, to jest przestój samochodu, to są koszta tego, że auto nie zarabia, to są koszta podwyższenia składek często, więc to wcale tak nie jest, że to jest nic. Ale patrzcie, zatrzymał się ten samochód na poboczu. Właśnie ta drabina mu się przesunęła, bo ostro hamował też. No, także to tak wcale nie jest, że jak jest samochód ubezpieczony, to się nic takiego nie dzieje. To tak nie jest do końca, więc wyobraźcie sobie, że ktoś wam osobówkę uszkodził, prawda? Jeżeli jesteście kierowcami, ktoś wam uszkodził osobówkę, no jest trochę zachodu, nie? A jeżeli ta osobówka zarabia i nagle nie zarabia, a wiem z własnego doświadczenia, że coś takiego jak utracone korzyści, w sensie uzyskać ubezpieczenie z tego względu, zresztą opowiadałem o tym, uzyskać ubezpieczenie z tego względu, że samochód stał, czy jakiś tam zwrot ubezpieczenia, no to jest bardzo trudne, praktycznie to jest niemożliwe, więc no. Tak to wygląda. Ale jeśli chodzi o jakieś tam ryski i takie rzeczy, które nie wpływają na pracę auta, to też jest zupełnie inaczej. To wtedy tam, na przykład jak jest ryska, a od razu tam, nie wiem, szef chce ściągać za kilkaset złotych za, nie wiem, malowanie elementu albo coś w tym stylu, no to jest taka kwestia dyskusyjna, ale też wszystko zależy od tego, i który raz rzędu to się zdarzyło, czy kierowca powiedział, i no to jest tam, ojej, to jest temat rzeka. Dobra, zamykam temat rysek, czy tam uszkodzeń. Jak jest ryska, jak się puknie, to warto powiedzieć, po prostu warto powiedzieć. No. Ale widzicie, jak to jest, kurde, dygresje, zbaczam z tematu, chodziło o młodych kierowców, a ja gadam takie rzeczy, no. No i mamy koniec tygodnia, ja już jadę w kierunku bazy. Temat niewyczerpany, będę jeszcze go poruszał na pewno w przyszłym tygodniu, bo za dużo tego wszystkiego. Za dużo wątków pobocznych, za dużo dygresji i w sumie za dużo odbiegałem od tematu zatrudniania młodych kierowców, tylko w ogóle ogólnie, jeśli chodzi o zatrudnianie, dużo mówiłem i na pewno, tak jak wcześniej już powtórzę się z tym konfliktem takim w cudzysłowie kierowcy i właściciele firm, no spróbuję coś tam pomediować w przyszłym tygodniu, będę na ten temat gadał, ale no to już od poniedziałku na nowo, no. Ten tydzień jako tako tam naminął, robota jako tako się ułożyła, już pod ten koniec tygodnia w moim przypadku lepiej wyglądał niż początek, bo tak jak już to było powiedziane, więcej stania niż jeżdżenia było, ale ta druga połowa to już trochę lepiej. Tata i kierowca też jakoś tam jeździli, także tragedii nie ma, nie jest źle, zobaczymy co będzie się działo w przyszłym tygodniu, no. Także jakby co, to nie wiem, jakieś tam kwestie poruszycie w komentarzach a propos tego, to ja to potem w przyszłym tygodniu się do tego odniosę. No mam nadzieję, że jakoś tam w miarę zostanę dobrze zrozumiany, że nie jest to zbyt pomieszane, co przedstawiłem. No i tyle. No i tam do usłyszenia chyba w przyszłym tygodniu.